Moi drodzy, w tym wszystkim zmierzam do tego, że aby odnieść sukces jako człowiek, ale również jako trader, musisz. Dzisiejszym motywem i takim elementem, o sobie mówimy, to jest coś, o co bardzo często mnie pytacie w rozmowach, mianowicie. Który z czynników jest najważniejszy i decyduje o sukcesie tradera? Okay? Taki, taki temat dzisiaj stawiamy na tapecie. I jak już powiedziałem chwilę wcześniej, bardzo istotny, szalenie, szalenie ważny, ale również trudny temat, dlatego że nie ma jednej drogi, która prowadzi do sukcesu, a już w ogóle w tradingu, na rynku... E to jest po prostu nieoczywiste i nie jest zero-jedynkowe. Nie da się powiedzieć, że działając tylko i wyłącznie w jeden określony sposób odniesiemy sukces. No i nie wiem jak tobie, ale mi to przypomina dokładnie e, taką samą sytuację, która pojawia się w każdej innej dziedzinie naszego życia. E, każdy może wybrać inną drogę, e, inny, inny sposób dotarcia, nazwijmy to, na szczyt, i finalnie każdy z nas, niezależnie od tego, jakie działania podejmiemy, może na samym końcu odnieść sukces, po prostu dojechać do wyznaczonego punktu. Ale żeby w sposób właściwy odpowiedzieć na tą kwestię, tak? czyli jeszcze raz, który czynnik, albo jaki czynnik jest najważniejszy i decyduje o sukcesie tradera, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czemu ktoś odnosi sukces, a ktoś inny nie. Mimo tego, że te dwie osoby, ta, która odnosi sukces i ta, która nie odnosi tego sukcesu, w zasadzie te osoby robią dokładnie to samo, nie prawie, ale dokładnie to samo. To jest coś, co bardzo często obserwujemy. I zacznijmy od y, oczywistości i y, banałów, które uważam, że są, że są ważne i powinny wybrzmieć. Oczywiście potrzebna jest strategia. To nie ulega wątpliwości. W treningu potrzebna jest strategia, która daje przewagę, bardzo dobrze, jeżeli daje statystyczną przewagę, czyli statystycznie, działając w określonym schemacie, to się, to się potwierdza. To jest bardzo ważny element. E, drugi element, który jest oczywiście szalenie ważny, tak jak powiedziałem, jest to banał, a więc odpowiednie myślenie, które pozwala na trzymanie się zasad. Myślę, że nikt, nie, nikt temu nie zaprzeczy. To było, to było oczywiste, jednak. Dlaczego ten temat jest taki ważny? I chcę powiedzieć, że będę opierał się o, o swoje doświadczenia o również o swoje przemyślenia, o to co mi się przytrafiło, o to co ja myślę na ten temat. E, dlatego, że w literaturze, w różnych opracowaniach znajdziecie całe mnóstwo pełną, to są tryliardy rozwiązań e, i też takich dywagacji na temat, co prowadzi do sukcesu, więc, tak jak powiedziałem, nie ma jednej złotej ścieżki, drogi. Myślę, że każdy się tego domyśla i to jest pewna oczywistość, ale ja będę koncentrował się oczywiście na tych elementach tradingowych, bo my spotykamy się w tym celu i te nasze spotkania zdecydowanie, zdecydowanie z tym się wiążą. Zacznijmy od tego, i tu uwaga, skup się zacznijmy od tego. Że jako ludzie mamy totalnie, ale totalnie skrzywiony obraz ludzi, którzy odnoszą sukces. Bardzo często widzimy tylko kawałek, ten, nazwijmy to, to co zresztą bardzo często ma być nam pokazane, i na tej podstawie stawiamy tezy i wyciągamy wnioski. Że to tylko, o kurczę, to tylko takie coś i tyle zarobił hajsu, ale jak to w ogóle, tak on jest taki znany, rozpoznawalny, ona jest taka znana, ma taki fame i jeszcze kurczę za to dużo, dużo płacą, to jest bardzo często nasze wyobrażenie. Bo widzimy tylko skrawek, widzimy pewien efekt, widzimy efekt tego, kto odniósł sukces. On ma dobre życie, ma szczęśliwe życie, e, żyje w takim miejscu, otacza się takimi rzeczami, ludźmi i och, i ach. E, I my bardzo często w ten sposób postrzegamy ludzi, ludzi sukcesu. I tak jak powiedziałem, to jest totalnie skrzywione spojrzenie, ale. Nie znam, praktycznie nie znam ludzi, którzy na jakimś etapie swojego życia nie popełniają albo nie popełnili tego błędu w ocenie czyjegoś sukcesu, chcę to podkreślić, czyjegoś sukcesu. W tym względzie jest jednak coś takiego. Moi drodzy, co w zasadzie chyba każdemu każdemu się zdarzyło, ja osobiście Wielokrotnie stawiałem taką ocenę, yy, czyli widziałem kogoś, mogli to być sportowcy, mogli to być ludzie biznesu. O jezus, ile razy będziem A układ, a kurcze, mu było dane, on miał farta, ktoś mu dał, ktoś mu załatwił, i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Wielokrotnie jako ludzie, właśnie w ten sposób, stawiamy ocenę. Jeżeli się mylę, to, to nie bardzo zaskoczysz. Yy, aczkolwiek. Tak jak powiedziałem, ja nie znam ludzi, którzy tego błędu nie popełnili. A teraz idąc dalej, to co musisz sobie uświadomić, że to co widzimy to jest efekt tego, czego często sami oczekujemy jako sukcesu. A więc stawiając tego typu ocenę, tego typu wnioski, tego typu obserwacje, kiedy mówimy, że ten ktoś miał coś takiego, to jest to z jednej strony. Pewne wyobrażenie na temat tego, jak my definiujemy sukces. No bo bardzo często oczekujemy, że ten sukces będzie prosty w osiągnięciu, że, że przyjdzie łatwo, że, że będzie kurczę, no tak bez wysiłku, że się nie zmęczymy, że kurde, no nie dostaniemy wryja od życia, albo nie dostaniemy kopa w dupę, nie wiem jak to, nie chcę za bardzo iść tutaj w słowa, wiecie, wulgarne. Ale takie mamy bardzo często zakrzywione wyobrażenie, że ten sukces jest taki, o tu dmuchnęło, tam zawiało i to tak przyszło, takie było, hmm, i się tym podniecamy, że, 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 że to było przecież takie proste, to było przecież takie łatwe. I to jest nasze wyobrażenie, moi drodzy, czyli oczekujemy, że trochę nam ten sukces spadnie z nieba, nawet w tradingu. Oczekujemy, że pojawi się ta strategia. Ta jedyna, wyjątkowa, ta mająca prawie stuprocentową skuteczność, ta dająca niesamowitą przewagę, ta zmieniająca w ogóle wyobrażenie o świecie finansów, i ona po prostu gdzieś leci, jak ta, nie wiem, kometa, wali nam tutaj, nie wiem, w klawiaturę, w głowę, jakkolwiek, i my na tej podstawie osiągamy, osiągamy sukces. I chcę Wam powiedzieć, moi drodzy, że. Nasz mózg dokładnie nam podpowiada taką wersję wydarzeń, że tak to powinno wyglądać. Kiedy obserwujemy jeszcze w ogóle kogoś innego, to już zdecydowanie tak nam podpowiada. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg dąży do pewnego minimalnego zużycia, zużycia energii, a więc każe nam myśleć, że bez wysiłku. Bez pracy będziemy w stanie osiągnąć, osiągnąć sukces i to jest coś czego doświadczamy cały czas. Ja wielokrotnie rozmawiam no z wami, z każdym, z każdym, z was można powiedzieć i bardzo często to pytanie się właśnie pojawia, Paweł, jak odnieść ten sukces? Co jest tym czynnikiem, który to determinuje i tak dalej, i tak dalej i Prawie zawsze zadaję to pytanie, nie? ale czym jest dla ciebie ten sukces? Jak on powinien wyglądać i tak dalej? Kogo znasz, kto odniósł sukces i co ty o tym myślisz? I wielokrotnie jest pewnego rodzaju uproszczenie. Ja może teraz pojechałem trochę za mocno, ale to są elementy, które u nas się, e, które u nas się pojawiają. I moi drodzy, tymczasem. W zdecydowanej większości. Ja nie chcę powiedzieć, że tak jest zawsze, ale w zdecydowanej, mówię to z ręką na sercu. Oczywiście nie będę na nikogo przysięgał, bo nie jestem w stanie każdej jednostki sprawdzić, która odnosi sukces, ale w zdecydowanej większości za sukcesem, chcę to podkreślić, kryje się ciężka praca. Bardzo często jest jakaś niemoc, jest brak pewności siebie. Są momenty zwątpienia, ludzie bardzo często po drodze mają upadki, kłócą się w gronie najbliższych, z rodziną, z przyjaciółmi, jest masa wyrzeczeń, które trzeba. Trzeba ponieść, żeby dojechać, no bo dążymy do czegoś, mamy jakieś cele. To nie wszystko każdemu w naszym otoczeniu odpowiada. A chcemy, chcemy rodziny, chcemy najbliższych, czasami przyjaciół, partnera i tak dalej. To ze sobą są, to są rzeczy często kolidujące, tak po prostu jest. Więc ktoś z czegoś rezygnuje, to powoduje frustrację. A więc jest dużo sytuacji, które ogólnie nazwiemy jako trudne. Ok? Tak jest w większości sytuacji. Patrzymy na, na youtubera, dzisiaj w dobie internetu bardzo popularny zawód, zawód czy też coś co, czym zajmują się młodzi ludzie, nie tylko ale przede wszystkim młodzi ludzie, więc jest tam fame, jest kasa, reklamy, współpracę. no i mówimy kurde ale ten ktoś na tym youtubie to robi z siebie takiego głupka. Ja nie będę teraz przytaczał rozmowy, którą gdzieś mam sprzed z, z dwóch tygodni, ale jak znajdziemy czas, może do tego wrócę. Ktoś robi z siebie takiego jakiegoś tam głupka, wygłupia się, coś tam nagrywa, coś tam gada, pokazuje, nie do końca wiem o co chodzi, i sam bym to zrobił lepiej. No ale z jakiegoś powodu tego nie robisz. Być może blokuje ci sposób myślenia. Być może. Wstydzisz się trochę, żeby wyjść, jak to się mówi, przed szereg, żeby odnieść sukces, no jeżeli zamkniesz się sam ze sobą, nie wyjdziesz do przodu, nie zaczniesz realizować jakichś rzeczy, to prawdopodobnie ten sukces, o którym myślisz, będzie dla ciebie niedostępny. A więc żeby go odnieść, nawet ta osoba, która na tym YouTubie robi się jakiegoś głupka, miała momenty, w których było to myślenie. To znaczy, właśnie ten wstyd, przełanie pewności siebie jak zareagują inni, jak zareagują, nie wiem, potencjalni widzowie, klienci, a co z hejtem, co z tymi, którzy mi powiedzą, słuchajcie, ja nie jestem doskonały, nie spełniam parametrów Fibonacciego i Golden Ratio, nie mam tych parametrów, a więc wiecie, o co chodzi, tu mógłbym być lepiej ogolony, zaczes mam takie ani nie inny, gdzieś tu się pojawiają przerzedzenia we włosach, mógłbym być pewnie szczuplejszy, bardziej wysportowany. Może bym głos mógł mieć lepszy. może bym mógł być wyższy. Mam ten syndrom metra 70. Wiecie o co chodzi. Mężczyźni do metra 70 albo na metr 70, to albo są za niscy, albo się już teraz podciągają i mówią mają metr 71 i teraz prawdziwy facet, kiedy się spotkałem z taką opinią. Więc są rzeczy, które na przykład fizycznie nie będą ci się podobały. Albo które cię mogą blokować, bo się możesz wstydzić. Jako facet, jako kobieta, każdy ma tego typu elementy i to może cię blokować przed tym, żeby występować publicznie. I przez to być może zamykasz pewną ścieżkę, pewną drogę, która, która cię blokuje, żeby odnieść sukces. Być może. Być może są inne ograniczenia, ale o tym, o tym za chwilę. Niemniej, każdy, kto w swojej dziedzinie, nieważne czy to jest sportowiec, czy youtuber, czy trader, każdy, kto odnosi sukces w tym, co robi, chcę powiedzieć jeszcze raz, nie jest, nie jest tak, że spadło mu z nieba. Dobra? Ja chcę to podkreślić jakby w tej części. Bardzo często jest to obarczone naprawdę ciężką pracą, a to, że my widzimy efekt Najczęściej to jest po prostu element, który da się pokazać w miarę sensownie. Ja nie jestem w stanie powiedzieć o sobie, czy odniosłem duży sukces, czy nie. Jako trader na jestem spełniony, mogę tak powiedzieć. Jako facet, jako mąż, jako ojciec rozwijam się. Nie jestem jeszcze spełniony, bo jednak się uczę. Ale z, z kilku elementów w swoim życiu mogę powiedzieć tak, jest, jest całkiem nieźle. Natomiast sam po sobie wiem, że żeby być w tym miejscu, być może dla kogoś z Was wygląda to tak, że a, dobra, bo Paweł coś nagrywa. To, że ja dzisiaj występuję, to, że ja dzisiaj mogę mówić yy, i nie mam z tym jakichś większych problemów, to to jest efekt. Efekt wielu lat, wielu problemów. Przecież swoje pierwsze nagrania kiedyś, o jest z lata temu, kiedy się nagrywałem przed kamerą, i ja nie mogłem zaakceptować tego, w jaki sposób mówię, swojej mimiki twarzy, głosu, dźwięku. My bardzo często, zresztą jak się nagramy, to odsłuchujemy i mówię: Kurde, co to, kto, to, kto to gada? To jest mój, to jest mój głos, i takie jest, hmm. myślałem, że brzmi inaczej. Nie? To, to, to jako przykład, jeden z drobnych elementów, który się pojawia, a który może być wyzwaniem i problemem. Moi drodzy, w tym wszystkim zmierzam do tego, że aby odnieść sukces jako człowiek, ale również jako trader, musisz zdobyć, e, może lepiej powiem, stworzyć osobowość, dobra, siebie, stworzyć osobowość, która jest w stanie ten sukces udźwignąć, jest w stanie go odnieść. Czy to jest łatwe? No, chcę powiedzieć, że absolutnie nie wymaga pracy. Jako trader. Teraz chciałbym odnieść. Jeżeli będziecie chcieli iść w kierunku fejmu, to ja wam za dużo nie powiem, ale w kontekście tradingu powiem zdecydowanie więcej. E, więc nie jest to łatwe, to na pewno. E, czy jest możliwe? No, absolutnie tak, zdecydowanie, zdecydowanie jest to możliwe. E, I można to zrobić. I teraz w tradingu. Sukces jest o tyle trudny, moi drodzy, że nasz mózg został zaprojektowany do tego, aby działać w zasadzie w oparciu, dobra? Tak jesteśmy zakodowani, w oparciu o emocje. Dlaczego? Dlatego, że nasz mózg doskonale się czuje, kiedy my możemy oddać kontrolę, a więc kiedy on się nie musi wysilać. I te emocje to są automaty, to są pewne zachowania, to są pewne reakcje wyuczone, bardzo często wyćwiczone, zapamiętane od dzieciaka. Od dzieciaka uczymy się, zdobywamy, budujemy nawyki itd., tak itd., tak i później emocje to przyspieszają, triggerują i albo mocno uzewnętrzniają pewne procesy i reakcje złości, wybuchy agresji, euforii, podniecenia itd., tak itd. Tak no więc nasz mózg oddaje. Sposób zarządzania nami na autopiloty, czyli w kierunku emocji, no bo po prostu przy tym się nie, nie męczy, przy tym nie trzeba myśleć, ok? Tak, tak jest, więc w tradingu jest to szalenie trudne. Dlaczego? Dlatego, że omówiliśmy sobie ten wątek z emocjami na jednym z ostatnich spotkań. Dlatego, jeżeli nie masz w tym zakresie wiedzy, albo nie byłeś, nie byłaś na, na tym spotkaniu, to sobie spokojnie wróć, wróć do tego. Idąc dalej, moja rada w zakresie tej drogi do sukcesu, albo do tego do osiągnięcia tego, czy do spełnienia tych czynników, czy czynnika do, takiego, który prowadzi do sukcesu, to moi drodzy, moja rada jest taka, aby rozpocząć od wyznaczania bardzo konkretnych, ale naprawdę malutkich, drobniutkich celów. Możecie poszukać informacji, jeżeli to was będzie interesowało w kontekście zarządzanie i realizowanie małych celów, o co tutaj chodzi, jest taka bardzo stara strategia, metoda, tak zwana metoda motyla. Zobaczcie, jeżeli będziecie mieli okazję, zerknijcie sobie w to zagadnienie, nie jestem pewien, czy po prostu znajdziemy czas na to, żeby szczegółowo wejść w ten, w ten proces, ale metoda motyla jak najbardziej się tu będzie, będzie sprawdzała. I teraz, dlaczego mamy wyznaczać konkretne, ale malutkie cele? No, po to, aby dokonać pewnych zmian w swoim życiu, czytaj, w swoim sposobie funkcjonowania. Dlaczego? Dlatego, że aby stać się osobą, która odnosi sukces, no, musimy to wypracować. I zaraz powiem, dlaczego musimy to wypracować. Ja śmiem twierdzić, że większość z nas. Nie jest gotowa na odniesienie sukcesu. I muszę powiedzieć, że ja również w pewnym etapie swojego życia nie byłem gotowy na to, żeby odnieść jakikolwiek sukces. To nie jest mój błąd, nie jest to błąd wychowania, nie miałem odpowiednich wzorców. A więc jeżeli nie masz odpowiednich wzorców, to nie jesteś w stanie tego wypracować. Zderzysz się z tym i czasami zderzenie jest na miękko, a czasami zderzenie jest na twardo. I wielokrotnie już jako dorośli mówimy o temu komuś, to soduwa uderzyła do głowy. No fantastycznie, ale jak popatrzymy na siebie, to się okaże, że nam soduwa również by uderzyła do głowy. Tylko nie jesteśmy w tej sytuacji, nie jesteśmy w tych realiach, jak ta konkretna osoba. Co ja mam na myśli? Zobaczcie. Czy każdy osiemnastolatek, dobra? Niech to będzie jakiś wyznacznik, osoby, która może odnieść sukces, pewnie młodsze też, ale powiedzmy, osiemnastolatek, czy jest gotowy mentalnie, fizycznie na pewno, jest w stanie to udźwignąć, czy jest mentalnie gotowy na to, żeby otrzymać w sposób nagły milion złotych? Tak na zasadzie. Dzisiaj odpalam komputer, nagrywam siebie, mówię siema, siema, siema. Pach, na konto ląduje mi milion złotych. Czy jesteśmy w stanie sobie poradzić w tej sytuacji, z tym, że mamy milion złotych? I teraz nie pytam, czy ta osoba będzie w stanie udźwignąć walizkę. Mm -mm. Czy ta osoba będzie umiała wydać te pieniądze? Och, kurde. Wszyscy jesteśmy specjalistami w tym zakresie, potrafimy wydawać świetnie, świetnie pieniądze, a w szczególności te, które są ekstra, to zdecydowanie potrafimy świetnie wydawać, ale pytam, czy udźwignie taką sytuację, czy może jednak emocje, ta euforia, tak zwana soduwa spowodują, że straci, straci kontakt z rzeczywistością. Trochę na zasadzie łatwo przyszło, łatwo poszło, rozeszło się, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to niezwykle trudna sytuacja do udźwignięcia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przyszło nagle, przyszło przypadkowo, to ten proces dojścia prawdopodobnie był za krótki na to, żeby zebrać takie doświadczenia, które pozwolą mi to ogarnąć. I ja chcę wam pokazać jakby teraz powiedzieć o przykładzie swojego życia, dobra, to było lata temu, ale to jest bardzo, bardzo fajny przykład w kontekście tego, co teraz powiedziałem. Mając 19 lat, 19 lat miałem, wyciągnąłem swoje pierwsze pieniądze z giełdy papierów wartościowych, z drobnych pieniędzy, niecałych 2000 zł, kilka miesięcy handlowałem, 30 kilka, 31 albo 32... 60, teraz pamiętam precyzyjnie, ale mniej więcej 30 parę tysięcy. Tyle zarobiłem. Pach, wypłaciłem wszystko. Żebyście mieli świadomość, ile to było pieniędzy, to było w tamtym czasie mniej więcej. Ja, ja tak to porównywałem, dobra, ja tak to odczytywałem. To było plus minus półtora roku pracy mojej mamy. Może więcej. I mówię, O ale jestem zajebisty. Wygrałem życie, oczywiście do miliona to dużo mi brakowało i dzisiaj to się cieszę, że to nie był milion. A więc po pierwsze, pomyślałem sobie, wygrałem życie i zachowałem się mega odpowiedzialnie i mega nietypowo, jak chyba większość, inaczej, nawet nie chyba, jak większość Osób po prostu w moim wieku. A więc y, moi drodzy, wydałem wszystko na wakacje, na imprezy, na jakieś buty, ciuchy, pierdoły, głupoty po prostu i zostawiłem sobie w portfelu, nie, nie pamiętam, ale może 500 zł, miałem po kilku tygodniach e, imprezowania. E, fakt, wakacje wspominam, wyśmienicie, fajny czas, fajne wspomnienia, ale. Czy byłem gotowy na to, uwaga, na 30 tysięcy? Nie, byłem w takiej euforii, powiedziałem, że teraz ja już nie muszę pracować, mogę sobie zrobić przerwę i lecimy na grubo. Nie zwracałem uwagi na ceny, na koszty, tylko jechaliśmy, jak to się mówi, jechaliśmy dlatego, że e, zaciągnąłem do wydawania pieniędzy jeszcze, jeszcze kilka osób i tak poszło. Jestem totalnie dobrym wzorem albo bardzo dobrym przykładem tego, e, jak właśnie można być niegotowym na... Uwaga, to był dla mnie ogromny sukces. W zasadzie z niczego, z drobnych pieniędzy, zrobiłem ich bardzo dużo. Tak, tak mówię, w porównanie, półtora roku, może więcej pracy mojej mamy. To było dla mnie duże odniesienie. Mówię, wow, jest fantastycznie, jest ekstra. No ale co z tego podpaliłem się. E, no i poszło jak poszło. Teraz, żeby to przełożyć na nasze realia. Kilka celów, które w tradingu są istotne. To jest coś, o czym mm, ty powinieneś, powinnaś e, pomyśleć. E, takim oczywistym punktem, to jest oczywiście być konsekwentnym, e, żeby postępować zgodnie z zasadami, dłużej niż e, przez kilkanaście minut, fajnie by było. To jest dobry cel, OK. Który w tradingu. Dobrze by było zrealizować. E, przy tym nie podejmować decyzji impulsywnie, na zasadzie, że się gdzieś podpaliłem albo spanikowałem, spanikowałam, tak dalej. To, to, to też jest fajny cel. I teraz zastanów się nad tym, jak możesz to osiągnąć, albo co jest powodem, że finalnie się rozpraszasz, e, tracisz rezon, że się właśnie podpalasz, że, że to emocje. Gdzieś tam łapią tą kontrolę. Zastanów się przez chwilę nad tym, bo może to wynika z kilku przyczyn, które są najbardziej popularne. Oczywiście ja mogę dzisiaj nie trafić, ale to będzie podpowiedź, o czym myśleć. Co jest tym elementem, że z tą konsekwencją, z tym trzymaniem się zasad są takie problemy, żeby ta koncentracja naprawdę no trwała jak najdłużej i, i, i co powoduje, że jednak nam ciężko idzie w tym tradingu i ciężko odnieść finalnie sukces. Są elementy, tak powiedziałem, które nas na pewno rozpraszają i mało tego, musimy nad nimi pracować, dlatego że, żeby odnieść sukces jako traderzy, musimy zmienić swoją osobowość albo sposób działania, sposób myślenia. Innej drogi nie znam, bo ja innej drogi nie przeszedłem, ok? Ja nie przeszedłem drogi takiej, że Stryknąłem palcami i spadły mi pieniądze. Nie mam takiej. Jakbym taką znał, to bym pewnie o takiej mówił. Niemniej, dlaczego się rozpraszamy? Może to być presja czasu. Masz go mało i chcesz bardzo coś jeszcze dzisiaj zrobić. Ok? Może tak po prostu być. To jest... Jeden z elementów, sekunda, e, może to być, może to wynikać z działań do skoku, tak na zasadzie na szybko, żeby było po prostu jakoś i, i do przodu, i to, i, i to pójdzie, może, może trafię, może nie, z tego, z tego może wynikać rozproszenie. E, może to wynikać ze zmęczenia, ogólnego zmęczenia, życiem, z frustracji różnych sytuacji, również życiowych, nie do końca tradingowych, ale to może być nawarstwienie różnych tego typu rzeczy, może wynikać z braku snu. Ignorowany punkt, totalnie przez nas dorosłych bardzo często jako rodzice dbamy o to, żeby nasze dzieci spały, wysypiały się, mówimy, żeby poszły wcześniej spać. Już nie oglądaj telewizji, nie oglądaj tableta, telefonu itd. Tak tak Połóż się, wyśpi rano, są zajęcia, szkoła, praca, bla bla bla. Sami do oporu, do oporu. Jeszcze serial, jeszcze to. Jeszcze się nie położymy, bo się dzień skończy i, i, i później rano stajemy, o Boże. Ale w to nie wnikam, e, tu dygresja na temat snu mogłaby być bardzo długa. E, rozproszenie może również wynikać z tego, że siedzimy bardzo długo po prostu przed ekranem. E, nie tylko przed wykresem, ale po prostu spędzamy dużo czasu przed tym, co jednak powoduje bodźce. Nasz wzrok się męczy, to wpływa na dalsze funkcjonowanie, łatwiej się rozkojarzyć, kiedy jesteśmy zmęczeni. Może to wynikać również z braku dbania o zdrowie, braku dbania o jakikolwiek ruch, o aktywność fizyczną. I teraz ja nie mówię o tym, że mamy być, że mamy być sportowcami wyczynowymi, ale nawet głupi spacer, wyjście po prostu na powietrze. Ja wiem, że Czasami jest tak, że w naszym otoczeniu kopcą, śmierdzi i tak dalej nie nadaje się powietrza na spacerowanie. Znajdź jakąś przestrzeń, da się to zrobić. Może to wymaga zaplanowania, ale znajdź, zadbaj o ten komfort, żeby się dotlenić, żeby się odkleić od, od otaczających nas rzeczy. I oczywiście może być to również presja otoczenia, presja zarabiania pieniędzy, bo twoja sytuacja powoduje albo mówi ci, że. Ty musisz zarabiać hajs, więc ty dzisiaj nie stawiaj mój drogi, moja droga celów pod tytułem, jak dostosować swoją osobowość, żeby pracować nad konsekwencją trzymania się zasad, tylko postaw sobie cel, zarabiaj pieniądze, bo przecież tylko pieniądze się liczą. Tylko, chcę powiedzieć, że to jest najgłupszy cel, nad którym byśmy mogli się zastanowić, bo to ma być efekt. Efektem naszych działań, pracy, konsekwencji, trzymania się zasad mają być pieniądze a nie, że one są celem. Celem są zupełnie inne rzeczy. Zrozumienie tego czasami dużo zajmuje. Mi zajęło bardzo długo. Liczę, że wy złapiecie to od razu. E, moi drodzy, i tych elementów e, naprawdę może być całkiem sporo. Ja wymieniłem tylko kilka takich, z którymi ja sam się borykałem. Czasami się borykam. E, ale rozważ wszystkie. Na pewno to wymaga przemyślenia i przede wszystkim zapisania zastanów się, jakie elementy wpływają i cię rozpraszają. Poza emocjami, bo to już wiemy, że emocje nas rozpraszają. Ale to, że te emocje przejmują nasz mózg na autopilocie, to jest efekt różnych innych działań, które się składają na to. To nie jest tak, że ty teraz siedzisz i ktoś w ciebie wali pilotem i wali ci ekscytacja. I ty nagle podskakujesz. i ja, ale jestem podekscytowany. I jedziemy. Słuchajcie, zajmuję... Tak się nie dzieje. Idąc w drugą stronę. To nie jest tak, że ty siedzisz, jest wszystko w porządku, podejmujesz, zastanawiasz się, okej, okay, teraz buy czy sell i nagle, o Jezu, nie, 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 nie zagram, stracę pieniądze, o kurde, nie, 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 a może wejdę, kurde, poszli, już bym zarobił, ja cię kręcę, okazja mi uciekła i ja pierdykam, byłbym zarobiony. Dobra, kolejna okazja, wchodzę, na stracie, na stracie, kurde, zamykam, zamykam, a znowu poszli w u... przecież tak się nie dzieje. To nie jest ta sytuacja. Nikt nie klika w ciebie pilotem i ty się nie uruchamiasz nagle. Tylko te wszystkie emocje to jest efekt różnych nie chcę powiedzieć zbiegów okoliczności, bo to nie są zbiegi okoliczności, to są bardzo konkretne sytuacje, które na to wpływają. A więc przemyśl, co się na to może składać, jeżeli jesteś kimś takim jak ja. Yy, i naprawdę potrafisz pokminić jak to się w, w głowie, to pewnie wypiszesz całą listę. Nie przejmuj się, wypisz jak najwięcej rzeczy. Bądź wobec siebie mega krytyczną osobą. Mało tego, jak masz z kim to przegadać, to fantastycznie. Przegadaj to z partnerem, z partnerką. Być może ktoś ci podpowie jeszcze, ktoś to ciebie obserwuje, ktoś to cię otacza. Bo naprawdę tych elementów może być całe mnóstwo. Być może też odkryjesz rzeczy, o których na ten moment nie myślisz, że one mogą wpływać na te, nazwijmy to, rozproszenie, na taką dezorientację, która się przez przypadek to się gdzieś prześlizguje, jest takie trochę nawet czasami nie, nieuchwytne. Na zasadzie było w porządku, było wszystko dobrze, no ale to się nagle stało. I, I później efekt domina i to się przekłada na wszystkie, na wszystkie elementy, na, na wszystkie elementy dalej.